Dzień dobry wszystkim w filmiku dotyczącym profesjonalnych metod usuwania, wyrównywania przebarwień. Tematyka metod i zabiegów skutecznie działających na przebarwienie jest niezwykle trudna i bardzo dużo jest przekłamań, nieścisłości, nieprecyzyjnych informacji do znalezienia w sieci i w różnego rodzaju publikacjach. Wynika to z tego, że mamy dwa typy przebarwień, o czym mówiłem wcześniej w jednym z poprzednich filmików, proste i trudne. W przypadku prostych przebarwień większość metod będzie skuteczna. I niezależnie co zrobimy, to tego przebarwienia najprawdopodobniej się pozbędzimy jednym, dwoma czy trzema zabiegami. Natomiast to, o czym wspominałem, że większość przebarwień, szczególnie u kobiet między 30 a 50 rokiem życia i przebarwień na twarzy, są to przebarwienia trudne i w tej sytuacji sprawa się niezwykle komplikuje. Wynika to z tego, że przebarwienie to jest zaburzenie miejscowe funkcjonowania tkanki. Jeśli my tego nie wyrównamy i będziemy się tylko koncentrować na usuwaniu barwnika, to nic nie da, bo my jesteśmy oczywiście w stanie jednym zabiegiem usunąć przebarwienie bardzo skutecznie, tylko na chwilę. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka, która w ten sposób robiła w jakimś gabinecie, miała 9 zabiegów w takim schemacie. Zabieg, po zabiegu 2 tygodnie przebarwienie znikało, kolejne 2 tygodnie pojawiało się, więc po mniej więcej miesiącu, 5 tygodniach kolejny zabieg i tak się powtarzało. 9 razy wytrzymała, zanim do mnie nie trafiła. Z czego to wynika? Ano z tego, że tak jak wspomniałem, usunięcie barwnika to nie jest rozwiązanie problemu, bo komórki, bo tkanka w danym miejscu jest nauczona, żeby odtwarzać to, co się stało. To tak jak się skaleczymy, mamy ranę i ona nie zostaje. Ta rana szybko się goi, krew przestaje lecieć, robi się strób, a potem się wszystko zarasta. Podobnie trochę jest z przebarwieniami. Dlatego najważniejsze w skutecznym działaniu na przebarwienie jest odpowiednia diagnoza. Co się zadziało, jakie czynniki, odpowiedni wywiad medyczny, czasami jakieś badania, takie nawet z krwi, obejrzenie przebarwień, zastanowienie się i wdrożenie terapii. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że ta terapia i te zabiegi są bardzo indywidualne dla każdego. Nie ma jednego, jedynego schematu, który będzie skuteczny. Przy trudnych przebarwieniach oczywiście. Trzecia bardzo ważna rzecz jest taka, że trzeba w czasie terapii, w czasie zabiegów obserwować, co się dzieje i modyfikować na bieżąco. Czyli nawet jeśli ja sobie coś zaplanuję, to bardzo często w trakcie okazuje się, że trzeba troszeczkę modyfikować, zmieniać parametry, albo nawet wręcz czasami zmieniać urządzenie. Tu nie ma niestety takiej logiki, jaką byśmy chcieli, no ale to jest typowe dla medycyny. Przebarwienia i usuwanie trudnych przebarwień to jest naprawdę bardziej zabieg medyczny. Z punktu widzenia filozofii, trudności, zabieg medyczny. Próbujemy, patrzymy, co się dzieje. Mamy jakąś podstawową wiedzę, mamy narzędzia i je próbujemy optymalnie wykorzystywać, ale nie zawsze pierwszy pomysł jest najlepszy. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o te ogólne zasady, jest taka, że nie ma możliwości szybkiego usunięcia przebarwień trudnych, szczególnie jeśli one dotyczą twarzy. Co znaczy szybkiego? Cudem jest, jeśli uda się to zrobić w 3-4 zabiegach. Naprawdę, mówię ze swojego kilkunastoletniego, ale 7-8-letniego doświadczenia w takim profesjonalnym usuwaniu przebarwień i mając swobodę żonglowania praktycznie wszystkimi metodami. Zazwyczaj to jest kilka, czasami kilkanaście zabiegów, a czasami potrzeba kilka serii zabiegów. Jest to trochę nieprzewidywalne. Ja zawsze mówię wszystkim pacjentkom i pacjentom na początku, po diagnostyce, po wywiadzie, po ocenie, czego się spodziewamy i zawsze mówię, że pełnej gwarancji nie daje, że po kilku zabiegach dopiero widać, co się dzieje i wtedy można łatwiej coś więcej powiedzieć, coś więcej przewidzieć. To w kontekście ogólnych zasad. Teraz troszeczkę bardziej szczegółowo. Czym warto przebarwienia usuwać, czym nie? Będę mówił tylko o przebarwieniach trudnych, bo jak wspomniałem, proste, jest dużo prościej usunąć. Zasada jest taka, że im bardziej agresywny zabieg, tym większe ryzyko, więc z założenia przebarwienia trudne raczej usuwa się metodami mało agresywnymi. Druga rzecz bardzo ważna to regularność zabiegów i to jest jedna z kluczowych rzeczy. Trzecia rzecz, głównymi narzędziami w usuwaniu przebarwień trudnych jest laseroterapia. Nie peelingi, nie kremy, nawet takie profesjonalne, czy na receptę, czy nawet bez recepty, ale sprzedawane w gabinecie, czy dostępne w gabinecie. Laseroterapia. Wynika to z jednej
podstawowej rzeczy, selektywności laseru, czyli możliwości oddziaływania bardzo precyzyjnie na konkretne struktury czy na tkanki. Tego żadna inna metoda nie jest w stanie wdrożyć, ale oczywiście laserów jest dużo i nie każdy laser będzie skuteczny. Najważniejszymi laserami, czy takimi najpopularniejszymi, które stosujemy w przypadku przebarwień trudnych, to są lasery typu Q-switch albo pikosekundowe, laser promkowo-miedziowy. I to są w zasadzie taka grupa najpopularniejsza, ale to też nie jest taka prosta rzecz, bo to są typy laserów. I teraz w ramach typów laserów występują różne wariacje, różne długości fal i to ma kluczowe znaczenie, żeby wiedzieć, żeby mieć świadomość, czego się spodziewać i czego szukać, jeśli będziecie chcieli usuwać przebarwienia. Tego typu zabiegi dość dobrze sobie radzą z trudnymi przebarwieniami, ale nie zawsze udaje się i tak te przebarwienia w 100% usunąć. To jest trochę zależne od czynników stymulujących, uwrażliwiających, bo jeśli na przykład ktoś nie chce zrezygnować z antykoncepcji hormonalnej i przejść na jakąś inną, no to musi liczyć się z faktem, że trudniej jest usunąć przebarwienie, ale to jeszcze powiedzmy mniejszy problem, ale jest większe ryzyko nawrotu tego przebarwienia. Warto wspomnieć, że oprócz laseroterapii są jeszcze dwie metody, które ja bardzo chętnie, coraz częściej włączam w terapię przebarwień. I to są metody, które warto podkreślić, nie działają w ten sposób, że usuwają barwnik. To są metody, które normalizują nam pracę tkanek. Tkanki, czyli skóry w tym miejscu, w którym działa nieprawidłowo. Pierwszą, dosyć popularną, jest osocze bogatopłytkowe. Naprawdę warto je robić, bo ono działa w sposób wspomagający, natomiast zawsze w połączeniu z laseroterapią samodzielnie będzie działało słabo albo praktycznie nie. Drugą metodą, dużo mniej popularną, jest pulsacyjna radiofrekwencja mikroigłowa. Jest to zabieg, który nam dosyć punktowo i dosyć, bym powiedział, inteligentnie działa na starzejącą się skórę. Odniosę się tutaj troszeczkę do takiego przykładu, o którym też mówiłem w wcześniejszym filmiku, że z przebarwieniami nie mają problemu kobiety 20-letnie, nawet jeśli są w ciąży, nawet jeśli stosują antykoncepcję i szaleją na słońcu. To się praktycznie nie zdarza. Dlaczego? Dlatego, że metody kompensacyjne skóry są tak silne, tak jeszcze, bym powiedział, wydolne, że nie dopuszczają do tych zaburzeń, które skutkują przebarwieniami. Po 30 roku życia problem się pojawia i radiofrekwencja mikroigłowa pulsacyjna działa w taki sposób, że wspomaga naszą skórę jakby w jej odmłodzeniu, przywróceniu tych zdolności kompensacyjnych, które z wiekiem się zatracają. Schemat działania tych zabiegów jest troszeczkę też indywidualny, ale na pewno zawsze trzeba tych zabiegów wykonać kilka. To, co jest fajne, że radiofrekwencję mikroigłową pulsacyjną, ale to jest bardzo ważne pulsacyjną, bo to jest zupełnie co innego niż zwykła radiofrekwencja mikroigłowa, można wykonywać cały rok i wręcz nawet w okresie tego dużego napromieniowania słonecznego warto ją wykonywać, ponieważ ona działa w sposób naturalny, bezpieczny i sama w sobie jako jeden z nielicznych zabiegów oddziaływujących na naskórek nie predysponuje do tworzenia przebarwień. Wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o metody profesjonalne usuwania przebarwień, bo tak jak zorientowaliście się, nie da się podać gotowej recepty. Dziękuję wszystkim. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to zapraszam do zadawania. Trzymajcie się. Do widzenia.